Dzień dobry Państwu, Daniel Wojda z tej strony, a to jest mini zaprawa, wprowadzenie do dnia, taka pobudka, sobotnia pobudka. Dzisiaj imieniny obchodzi Zenaida. Łatwiej byłoby już nazwać kogoś Znajda, ale to bardziej dla psa, więc w tej niewygodnej sytuacji zapraszam na mini zaprawę. No bo są takie imiona, Nikanora, Rzepicha. Kto to wymyśla? No mam nadzieję, że nikt tak z was nikogo nie ochrzcił. I was, że tak nikt nie ochrzcił. Moi drodzy, cytat dnia. Kartkę z kalendarza czytam, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. A tam z papieża Franciszka cytat dnia i to jeszcze jaki. Rodzina to miejsce, gdzie uczymy się przebaczać i doświadczać przebaczenia. No. Ja kiedyś tak miałem, że jak ktoś mi zadarł coś, to mnie to tak bolało i nie umiałem puścić, że myślałem sobie, mówiłem tak ludziom, obyś tylko więcej tak nie zrobił, nie przepraszaj i nie rób tak. Ale to jednak doszedłem w pewnym momencie, że się nie da. Nie da się tak żyć, żeby kogoś nie skrzywdzić i nie da się tak żyć, żeby nas nikt nie skrzywdził. Dlatego wchodzimy w różne takie procesy w czasie medytacji. Czasami one dotykają takich elementów bolących, na przykład przebaczenie, doświadczenie krzywdy albo doświadczenie tego, że się samemu jakoś zawiniło. To są procesy dosyć trudne i wtedy można starać się jakoś odcinać od siebie, tak bardzo nieświadomie tak właśnie robimy, że jak są trudne uczucia, to chcemy od nich uciec, ale czasami to jest droga donikąd, dlatego że trzeba wejść właśnie w trudne uczucia takiego, na przykład tego, że ktoś mi musi przebaczyć, bo komuś zawiniłem, albo wszystko jedno, co to jest, żeby nastąpiło uzdrowienie. Dlatego nie warto czasami od takich procesów, jeśli medytacje nas prowadzą w takie właśnie procesy oświetlania na przykład naszej jakiejś rany albo bolącej części w nas, uciekać przez zajmowanie głowy. Ja robię aktywizmem, ale można paleniem papierosów, piciem alkoholu, spotkaniami nadmiernymi, wszystkim można. Wszystkim można, ale jak masz wrażenie, że to odcina cię od czegoś, w co cię wprowadza na przykład medytacja albo w ogóle życie cię wprowadza, to się zatrzymaj, bo najprawdopodobniej ta medytacja i to życie cię wprowadza właśnie w takie miejsca trudne po to, żeby to uzdrowić, żeby przejść przez to obronną ręką i wyjść stamtąd. Mówię to trochę tak na głupa, ale tak naprawdę poważna rzecz to jest bardzo. I wiem też, że ona nie jest łatwa i trudna, dlatego wszystkim wam kibicuję we wchodzeniu w takie, czy w wytrwaniu raczej, nie uciekaniu od takich rzeczy, pod które nas życie podprowadza, które są dla nas ważne, potrzebne, ale wymagające. Więc moi drodzy, podsumujcie tą medytację, ten tydzień i słyszymy się dzisiaj o 21:00 na zaprawie. Bye.